Na ile wycenicie tę wiązkę chrustu plus? Jaka będzie jej cena? Jaka będzie jej dostępność? Czy będą na stacjach Orlen? Czy może przez Pocztę Polską można by je rozprowadzać? Może pan minister Sasin jakoś to skonfiguruje? Czy może byłby to ekwiwalent 17 emerytury? Panie ministrze, wiązka chrustu plus od Lasów Państwowych za pośrednictwem rozmaitych innych molochów na pewno w styczniu, lutym przyszłego roku znajdą się ludzie, którzy nie pogardzą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że wniesie on troszeczkę informacji do życia co po niektórych. Do czego zmierzam? Biorąc pod uwagę zapowiedzi rządzących o tym, że węgla będziemy mieli potąd, drzewa jeszcze więcej, nauczeni doświadczeniem wiemy, że jeżeli ktoś zapewnia, że będzie, to na pewno tego nie będzie. Postanowiliśmy skorzystać z możliwości wzięcia udziału w programie Chrust Plus. Kontrola prędkości 1500 metrów. I bardzo dobrze. To, co słyszycie w tle, to jest Janosik. To nie jest reklama, tylko to jest taka przypominajka, bo mandaty są drogie. Jedziemy do leśniczego, z którym rozmawialiśmy wcześniej, podpisać glade na wjazd do lasu. Bo chcemy Wam pokazać, jak to zrobić, żeby legalnie drzewo z lasu wywieźć. Więc lecimy do leśniczego, podpisujemy glade, tam zostaniemy w jakiś sposób przeszkoleni, po czym legalnie, mając klucze do lasu, pojedziemy w miejsce wskazane przez leśniczego. Co będzie dalej? Zobaczycie. Byliśmy u leśniczego, dostaliśmy taki glade. Tu jest rozpisane wszystko, co możemy, czego nie możemy. Co prawda więcej jest rzeczy, których nie możemy, niż to, co możemy, ale to jest glade, który upoważnia nas do tego, żeby wjechać do lasu, co też za chwileczkę uczynimy. Wjechaliśmy sobie do lasu. Drogą asfaltową. I kierujemy się w miejsce wskazane przez leśniczego. Jak to będzie wyglądało, to nie wiemy. Najważniejsze, że tym wynalazkiem można tam po asfalcie dojechać. O, to taki cywilizowany las. Że to tu, to se tu zaparkujemy. Spójrzcie, jak pięknie ptaki śpiewają. Nie wiem, co to jest. Kiedy mi oddasz 100 zł? No, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Na czym polega ta cała idea? Mamy miejsce wskazane. Możemy sobie zbierać stąd, co nam się żywnie podoba. Potem ułożyć w jedno wskazane miejsce. Więc na początek leci sobie taki pniaczek.
No. 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 To tni. Panie Matku, pan bierze się do roboty, to nie jest. Ja czekam. No idź, grabąszcz. Słuchajcie, zbiórka takich drzew to nie jest tego drewna w zasadzie. To nie jest tylko cięcie. To jest wyszarpywanie takich kłód z istniejącego już modnika, czy jak zwał, tak zwał. No i odkładanie tego w wyznaczone miejsce. No trzeba się nachodzić, słuchajcie, trzeba się nachodzić, ale dobrze idzie. Wszyscy jesteśmy głodni. Pragnieni. Bywa tak, że niestety nasze urządzenie hałasujące, tnące, piłujące też wymaga. To są pomalówki, nie? Pomały. Wiecie co, z racji tego, że jesteśmy w odpowiednim wieku. Wszystko musi pić. A wiadomo, Polak nie wielbłąd. Napojon być musi, tak jest napisane w piśmie. No do pełna, no. No przeca, nie? Teraz wyleję tyle paliwa. Słuchaj, wszystko staniało w tym naszym pięknym kraju, całe, więc... To całe 15 groszy. Możemy lać do bólu. A teraz weźmiemy tak szmateczkę dużową, proszę tak. O. I teraz trzeba jeszcze zajrzeć do drugiej dziury. Jakkolwiek to brzmi. Co tu? A tu wlejemy... I to powiedz, co żeś najpierw wlał. Benzyn. Tu jest taki znaczek, paliwo, widzisz? Gdzie? A tu jest taki znaczek z łańcuszkiem. To jest po to, żeby to pieroństwo się nie zatarło i żeby łańcuch był smarowany. Oczywiście znając życie przeleję, no bo jakiś paproch tam wleciał. To nie dość, że się napije, to jeszcze poje. No i do roboty, no nie? I do roboty. Panie Marku, jak panu się wydaje, ile już tego mamy? A pół kubika. No, a ile pracujemy? Może z pół godziny. No dobra. Zobaczmy. Metody transportu, czyli kolega stwierdzi, że nie nosi, a to trzeba sobie radzić. Pochrapałem cię? Nie. Chodź, podaj jeszcze raz, chodź bliżej. To wcale nie jest takie ciężkie. Jakieś, nie wiem, 80 kilo. Zamiast na siłownię zapraszamy do lasu. Więc nie mówcie, że nie ma drewna i węgla. Czasem wykopać. Ile godzin nam to zajęło? Panie, pan się jeszcze długo z tym będziesz bawił? Długo. Czekaj, odstawię tu na miejsce. Tak, oprzyj o drzewo. Dobra.
tą kubkę, którą tutaj widzicie, mniej więcej 1,20 m, 1,50 m. Tam chwilę, z 2 metry. No, trochę więcej. Tak, plus minus licząc 3,5-4 godziny. No, będzie. Zabawy, wchodzenie, szukanie, zbieranie, przynoszenie. Najwięcej czasu zajmuje przenoszenie tego. Tak czy inaczej, mamy naszą kubkę. Poczekaj, ile kroków zrobiłem? Dobra, kolega się teraz będzie chwalił statystyką. 15 tysięcy kroków! A i tak się opierdzielał. Tak. Więc tą kupeczkę sobie ułożymy zaraz na ładnie. Zgłaszamy to leśniczemu, który sobie to zwymiaruje, policzy. I jak sobie policzy, to w tym momencie jedziemy do Lasów Państwowych zapłacić za to drzewo. Ile zapłacimy, nie wiemy. Po czym dostajemy glade na wywóz i możemy sobie to już potem ciąć, palić, robić z tym cokolwiek. Tak to wygląda na chwilę obecną. Ile zapłacimy, zobaczycie, jak to już zgłosimy. Widzieliście, słuchajcie, kupeczkę, którą żeśmy pozbierali w parę godzin. W tej chwili właśnie wracam od leśniczego. Leśniczy pomierzył 3 metry sześcienne, przestrzenne w zasadzie. I za te 3 metry do zapłaty wyszło 160 zł. 160 zł, czyli kubik czy metr przestrzenny tego drzewa, który żeśmy zbierali, wychodzi 53,33 i tam 3,3,3,3,3. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, ile w chwili obecnej kosztuje opał, to wcale nie jest dużo. No cóż, mamy asygnatę na wywóz tego drzewa z lasu. Zbliżamy się do miejsca, gdzie to było składowane. Pakujemy na przyczepę i możemy rozpocząć sezon. Jaki? Zimowy. Czyli będzie sezon grzewczy, sezon zimowy będziemy, no bo zimno to wiadomo, że się grzeje. Więc będziemy mieli czym palić w piecu. Ok. Wy musicie ocenić, czy ten sposób pozyskiwania drewna i załatwienie sobie opału jest dla Was opłacalny, czy nie. Jeżeli tak, lasy stoją przed Wami otworem. Panie Marku, Pan jeszcze pokaże odrobinę krajobrazu, trochę lasu. Tak, panienkę uciekającą przed nami. Jakaś pani przed nami ucieka właśnie. Czekaj, to było tu czy jeszcze? Chyba jeszcze, tak? Tak, jeszcze. Jeszcze, tu jest załatwienie.